Właśnie, to jest przecież piąte dopiero miejsce na podium polskiej drużyny w historii. No pewnie, bardzo się cieszymy, wszyscy, jest podium, drugie miejsce. Na pierwszy przyjdzie czas, także don't worry, be happy. Z jakim nastrojem do jutrzejszych zawodów przystępujesz? Agresywnie. Będziemy walczyć, będziemy dawać siebie wszystko, a na wyniki tam nie patrzcie. Przypomniałem sobie, jak to trzeba było skakać, także nie jest źle. Myślę, że mnie olśni, a jak mnie nie olśni, to przyjdę tu podłożę, jakie ładunki by było. Nie no, żartuję. A w trzecim miałem problem dojechać do progu, bo tak raz dziubło, drugi raz dziubło i tak. No tak w sumie spoko, no bo dojechałem, no. Z miejsca jesteś zadowolony, czy jakiś niedosyt jest? No z miejsca to kurde, pewnie. Nic ino się cieszyć. Spięt przez palce między szpice, o. W drużynowych skakałem lepiej, no dziś akurat się mi nie udało. Ale się jedzie i tak jeszcze w pierwszym skoku najlepsze było, się jedzie, tak trochę taki przejazd jakby slalom, jedziesz, już nie, no, dopiero, nie? Ja już nie wiem, co mam powiedzieć. Skoki w sumie fajne, no. Ten drugi trochę zmasił, ale się napalił jak fig, no. Bardzo nieprzyjemnie się tu skacze. Głupia jest ta skocznia, powinni ją wysadzić w powietrze. Nie no, żartuję. Tylko tam kupek takich narobili, tylko widziałem jak ja. Jedna, druga. No. I ta noga może w końcu będzie dużo lepiej dawać do progu. I... No i pozdrowienia dla Krzyśka Miętusa, dla Titusa, tu prosił. Także, no. Kusnąć na buty, garbik z progu, fajeczka, no i leci, no. No i dzisiaj odleciało. Piotrze, twoje podsumowanie tego wieczoru w Zakopanem. Hurra! Jak już to na mnie spada ten zaszczyt, no trzeba mu tą flachę postawić. Nie poddawać się, tylko po prostu robić swoje i... No i walczyć, no wszyscy mówią, że to... No, jestem specjalistą od tego, także... No. Tam taki slalom trochę jest przed progiem i tam dupa mi trochę spadła. No i mi to tak z takiego przerzutu trochę wyszło, nie poszło tak fajnie nogą jak w tym drugim treningowym. Do planicy trzeba będzie wziąć jakąś nawet grzewkę chyba i postawić. Ty złotousty. Dobra, ja się już nie odzywam. Tak jak siadłem na belkę, po prostu no pojechałem, no i... No i w sumie no tak, no i leciało fajnie, no tak. Nie wiem, co mnie tu powiedziałem. Ale Piotrze, tej wytrwałości tobie życzę. Ja tam pociągnę do 40 spokojnie. Okay. Brawo Piotr! Oj, byłoby pięknie. Humor dobry, no co zrobić, no trzeba się cieszyć, no bo co, no w sumie nic się nie stało, nikomu, wszyscy żyją. No i tyle. No. Dobra, dzięki Piotrek.